Panowie, zwiewamy w kierunku tego Z-u na południe. Szybko. Hotel zbyt dalszy? Hotel jest pod ostrzałem, RTO zginął. Alfa. Jest za nami. Na lewo od razu! Praktycznie nie, powinien. Nie mam pewności. Ale z przodu na pewno nie, no co? Mogę wsiąść, jeżeli trzeba. Nie, wstrzymaj póki co. No to byłby bohaterski czyn. Nie ma problemu, ja się poświęcę. Coś jeszcze jeździ. O kurwa, odpokój jest, celuję to. Co robimy? Chłopak, to ja wpadaliśmy w ogóle przy moście, czekujemy na... No to prosto na nas. Dajcie dyma i... Zrozumiałem, starajcie się wszyscy tam przegrupować. Dokładnie jest na 10, próbujemy do was przebić. 5 metrów od nas. Brawo jest przy wyznaczonej stacji benzynowej. 2 metry od nas. Metr od nas. Ja pierdolę. Właśnie wjeżdża na moją pozycję. Czołg się znajduje dosłownie na pozycji hotelu. Kurwy syn, zapukamy może do niego. Hotel podaje swoją pozycję. To ZU, to jest miejsce, gdzie było ZU. Nie mogę tego oznaczyć, bo już strzelam dymy. Zaraz zwalnie w nas kobra. Zostałem. Ja też. Kogo żyjesz? Żyję. Okej. Nie wiem, czy Mike tam. Mike Korniłow. Dobra, żyję. Mogę do nich podbić? No, okay. Czysto? Kręci się, wiesz. Kurwa, co to z nim zrobić? Wydaje mi się. Mabunga, żyjesz jeszcze? Tak, żyję, oczywiście. Mabunga żyje. Okej, okay, dostajesz nominację na bohatera, spróbuj rozwalić to z ZU. Okej, okay, przyjąłem. To ty nie rozwali przy okazji nas? Może się wycofajmy do tyłu, tak wiesz, za dupą czołgu. No, to chyba dobry pomysł. Aha. Cały czas to wraca wieżyczka. Hotel to ja Alfa, czekam coś. Ok. Klasyk. Tu hotel właśnie wyeliminowano koło nas wrogi czołg. Won! Zaraz będzie backblast. Będzie podwójny wybuch. Wiedza okopy.